Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. W takim razie Państwo posłowie oczywiście też. Najpierw chciałam dać głos stronie społecznej, skoro Państwo przyjechali. Bardzo proszę, panie pośle, jak najbardziej. Potem poproszę pana ministra, żeby się odniósł sam, ewentualnie przez osoby upoważnione. Proszę bardzo, panie pośle. Z mojego punktu widzenia również nie jest to liberalizacja, już chociażby po tym poznać, że liberalizacja polega na tym, że się skreśla głównie artykuły, a tu się w głównie je dopisuje, więc nie jest żadna liberalizacja, tylko to jest dalsze komplikowanie systemu, który już jest tak skomplikowany. Moim zdaniem projekt jest nienaprawialny, bo to powinno według zupełnie innej filozofii funkcjonować. Geodeta powinien pracować dla tego, który mu pracę zleca, a urząd tylko przyjmować do wiadomości. Jeśli ma taką ambicję, żeby kolekcjonować te dane, to niech sobie kolekcjonuje, ale nie obciąża jakąś pańszczyzną darmową obywateli czy wykonawców, żeby na widzimisię urzędników pracowali za darmo i to jeszcze pod dyktando. Jeśli coś tam komuś nie pasuje, to jeszcze musi to zmieniać, mierzyć dodatkowe rzeczy, których on nie chce. Jeśli ktoś w oparciu o tą mapę coś zbudował, to widocznie jest dobra. No jakby nie była dobra, to by nie zbudował, więc to myślę, że rzeczą jest inwestora to, żeby egzekwować, żeby mapa była dobra i to zupełnie powinno wystarczyć. Urząd powinien po prostu przyjmować to do wiadomości. Jeśli chce zbierać dane, niech sobie zbiera. Ale tutaj jeszcze mamy do czynienia z patologią, która polega na tym, że geodeci muszą potem płacić za dane, które przesyłają do urzędów, które dzięki ich pracy ten zasób jest zbudowany, a oni muszą płacić za dostęp do tego, czyli jest to jakaś forma niezrozumiałego w ogóle podatku narzuconego na tych, którzy wykonują tą pańszczyznę, więc to był jakiś absurd, więc myślę, że surowa odpowiedzialność za fałszowanie dokumentacji i wykonywanie błędnych map jest zupełnie wystarczająca. Nie potrzebujemy nadzoru tych urzędników, to powinno się, i wtedy mówilibyśmy o prawdziwej deregulacji, gdybyśmy zorganizowali to właśnie w ten sposób, a nie w ten sposób, który jest obecnie. Mamy do czynienia poza tym z patologią, że dzięki tej przewadze, jaką urzędnicy mają wobec geodetów i inwestorów, jest plaga wykonywania prac geodezyjnych przez urzędników, którzy stanowią nieuczciwą konkurencję, albo wprost, albo za pośrednictwem jakichś tam firm wydmuszek, którzy stanowią nieuczciwą konkurencję dla geodetów, w związku z czym, no bo sami sobie przyklepują te prace w pierwszej kolejności, prawda, no, dzięki czemu osiągają nieuczciwą przewagę nad konkurentami, którzy muszą czekać miesiącami w kolejce, żeby ich tam prace były zatwierdzane. Więc no, rodzi to patologię, którą właśnie tworzymy, dając urzędnikom prawo kontrolowania, nadmiernego kontrolowania obywateli. Zawsze, kiedy urzędnik ma prawo wtrącać się, no to prędzej czy później kończy się to jakąś patologią, korupcją czy czymś takim. Więc no, projekt kompletnie idzie w innym kierunku i myślę, że no nie nadaje się w związku z tym na podstawę prac, które miałyby na celu rzeczywistą liberalizację. W związku z tym moja propozycja jest taka, żeby ten projekt po prostu odrzucić i napisać go od nowa. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, uprzejmie proszę o odniesienie się do tych głosów w dyskusji, które padły. Proszę bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca, wysoka komisja, państwo parlamentarzyści, drodzy goście. Z uwagą i zainteresowaniem i dużą dozą szacunku wysłuchałem to, co tutaj padło z ust przedstawicieli zarówno pani prezes, pana prezesa, ze zdumieniem, których słów pana posła Sośnierza wysłuchałem. Pani przewodnicząca, wysoka komisja, no tutaj to jest, znaczy ja proponuję może przyjąć taki tryb prac, bo tutaj słuchałem i duża, znaczy te uwagi dotyczyły, znaczy one były generalne sensu largo. Znaczy idąc od pana posła Sośnierza, no to były uwagi takie, które pan proponuje tutaj, no wręcz niezdroworozsądkowe rozwiązanie, że nie ma być żadnego nadzoru nad systemem jakości map, a tym samym nie muszę panu posłowi tłumaczyć. No panie pośle, no nie muszę... No nie panie muszę... pośle, ale ja bardzo proszę o nieprowadzenie rozmów bezpośrednio z panem ministrem. Otrzymał pan głos, wyraził pan swoją opinię. Teraz jest czas pana ministra na odniesienie się do uwag. Panie ministrze, no padły te uwagi dotyczące ograniczenia czasowego wykonywanych prac. Czy jest możliwość, kwestia rozszerzenia zakresu weryfikacji, czy jest rozszerzona, czy nie. Prowadzenie, te kwestie formatów danych, to co sobie wynotowałam. No,
Pani przewodnicząca, bo ja chciałem zaproponować, żebyśmy przy konkretnych, że tak powiem, propozycjach zapisu, no tutaj moi współpracownicy, którzy analizowali, to wyjaśniali. Natomiast też chcę, ja zapoznałem się z tymi uwagami i Polskiego Towarzystwa i Ogólnopolskiego Związku Geodetów, za które dziękuję. Nie podzielam niektórych uwag, jak państwo z PTG, że nie braliście udziału w procesie dyskusji, bo w ramach konsultacji zgłosiliście 33 uwagi, uwzględniono 7. Dodatkowo była zorganizowana przez Głównego Geodetę Kraju publiczna i transmisowana na żywo debata, w której państwo uczestniczyliście, więc no, ja bym proponował przejść do konkretnych rzeczy, bo rzeczywiście wynotowałem sobie kilka konkretnych propozycji i rozwiązań. Tak samo jeśli chodzi o PIKę, no to tutaj mamy odpowiedzi co do artykułu 34, artykuł 1, punkt 9. To jest obowiązek taki dzisiaj, ale no to ja proponuję, bo to jest sens z tej dużej masy, że tak powiem, uwag. Jest kilka konkretnych i przy konkretnym przepisie tutaj odniosą się moi współpracownicy do tego, więc ja proponuję taki tryb pracy, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, naszą rolą jest jako posłów z Komisji Infrastruktury, którym komisja poruczyła pracę nad omawianym tu projektem, jest wysłuchanie wszystkich głosów, pochylenie się z uwagą nad postulatami, które padają. To jest oczywiste, że wszyscy interesariusze mają prawo zabrać głos i artykułować swoje opinie, a w naszej kompetencji jest rozważenie tego wszystkiego i wybranie takiego wyważonego prawa, które umożliwi każdej ze stron jak gdyby zabieganie o własne interesy i pilnowanie własnych interesów. Jeżeli byśmy, że tak powiem, skorzystali z postulatów pana posła i zlikwidowali całkiem kontrolę, to obawiam się, że zaprotestowałyby powiaty, które prowadzą powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. A powiem państwu, że tak powiem tak, żebym ja tyle lat żyła, ile zaklauzulowałam w życiu map do celów projektowych przed 15 lat, to bym była damskim Matuzalem. Także pracowało się od lat na materiałach. Jeżeli materiał jest zaklauzulowany, to znaczy, że jest przyjęty do zasobu, to znaczy, że jest aktualny i to znaczy, że przedstawia rzeczywisty obraz sytuacji w terenie. W związku z powyższym projektant może, że tak powiem, uwzględnić wszystkie warunki przy projektowaniu sieci. Nie robi się na poczekaniu jakichś zmian, które potem zanikają i krótko mówiąc, sieć podziemna uzbrojenia terenu, która może stwarzać zagrożenie, czegoś ostatnio byli świadkami, jeśli chodzi o ten szczyrk, bo ktoś sobie skrócił drogę i zrobił przewiert, chociaż powinien zrobić odkrywkę i wykonać naprawę w odkrywce. To potem się tak to kończy, jak się kończy. Więc wszystkie rzeczy dotyczące inwentaryzacji urządzeń podziemnych powinniśmy w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie obywateli traktować z najwyższą uwagą. Szanowni państwo, w takim razie, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa posłów, przechodzimy do szczegółowego rozpatrywania projektu. Ośmieszanie państwa to może być wtedy, kiedy skłaniamy kogoś do składania fałszywych oświadczeń, bo jeśli on wie, że robota potrwa dłużej niż te 12 miesięcy, a każemy mu złożyć fikcyjne oświadczenie, że potrwa mniej niż 12 miesięcy, to skłaniamy ludzi do składania nieprawdziwych zeznań. No i to jest ośmieszające. To chyba zbyt daleko idące wnioski pan wyciągnął. Proszę o odpowiedź. Szanowni państwo, więc tutaj trzeba spojrzeć, przepis jest bardzo potrzebny i ten przepis trzeba rozpatrzeć w kontekście jeszcze zmiany, która jest dalej procedowana, dalej proponowana. Mianowicie chodzi o zgłoszenie uzupełniające, które ograniczamy do terenów przyległych. Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy prace zgłoszone na 100 lat, 200 lat do przodu i na terenie całego miasta jako prace uzupełniające realizowane są różne miejsca, czy tworzy się taki... W każdym miejscu są te prace realizowane bez żadnego ładu i składu. Czyli my w państwowym zasobie nie możemy nad tym zapanować. W związku z tym w kontekście tego dodatkowego przepisu nie będzie już można dowolnie tej pracy przedłużać, bo obszar pracy musi być związany z tym miejscem pierwotnym, tak? Czyli na tym przysłowiowym tunelu nie można, tak powiem, tego tunelu budować w innym województwie. W związku z tym ta zmiana jest jak najbardziej potrzebna i nie jest restrykcyjna, jeszcze raz to podkreślam, i to jest tylko przewidywany termin zakończenia pracy. Więc to nie jest, tak powiem, obligatoryjny, tylko przewidywany po to, żebyśmy mogli uporządkować pewne sprawy. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, nie ma wątpliwości co do zmiany 17. Rozpatrzyliśmy zmianę 17. Przechodzimy. O to tak proszę wyraźniej, panie pośle. Proszę bardzo.
Jeszcze raz zabrałbym tych enklaw, bo jeśli ja dobrze rozumiem, to chyba powinno być to słowo eksklawa, a nie enklawa. Enklawa no to jest wewnątrz lasu, jeśli mamy dziurę, to jest enklawa, a jeśli mamy kawałek lasu oderwany od reszty lasu, to on jest dla tego lasu eksklawą. Więc chyba... No tak, ale jeśli to są dwie różne formy własności, to w ogóle nie ma enklawy. Enklawa to jest wewnątrz czegoś jednorodnego, mamy dziurę. Panie pośle, ja myślę, że interpretacja słownikowa idzie w tyle za interpretacjami, które tyczą się znajomości ustaw, które się wiążą w oczywisty sposób z przedmiotem naszej działalności. Przeanalizowaliśmy zmianę 17, przechodzimy do zmiany 18.